Państwo, witam wszystkich na 38. sesji Rady Dzielnicy 17. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum i otwieram sesję obrady Rady Dzielnicy. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w imieniu swoim, jak i Państwa radnych, przywitam gości, którzy biorą udział w dzisiejszym naszym posiedzeniu, a są to uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu naszej dzielnicy, gimnazjum numer 43 po mojej prawej stronie i gimnazjum numer 44 po mojej lewej stronie. Witam również panią z Fundacji Obywatelskiej imienia Stańczyka, to ja w skrócie mówię, jak pani chce rozszerzyć, to proszę bardzo, która uwiecznia tą naszą sesję, jak zresztą poprzednie również, i tu zwracam się do uczniów. Będziecie mieli możliwość obejrzenia siebie, a pani powie gdzie. Na naszym kanale, na portalu YouTube, kanał nazywa się Przejrzysty Kraków. A ja bardzo bym prosił o zwrócenie szczególnej uwagi dla naszych młodych gości. Są to uczestnicy akcji Uczeń Obywatel, której animatorką jest pani magister Teresa Kwinta, która też zaszczyciła nas swoją obecnością, a z ramienia gimnazjum numer 43 uczniami opiekuje się pani magister Dorota Karyś. Tam się u was mówi pani profesor, tak? Nie. Czyli pani magister i pani magister Jadwiga Juszczyk z gimnazjum numer 44. Proszę Państwa, to już chyba wszystkich przywitałem, ale nikt nie zapomniałem, to możemy przystąpić do dalszego procedowania. Projekt porządku obrad mają Państwo radni przed sobą. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby wnieść jakieś uwagi do projektu porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym uważam, że ten projekt porządku obrad został przyjęty. Jeżeli chodzi o protokół z poprzedniej sesji Rady Dzielnicy, nie wpłynęły żadne uwagi do tego protokołu, w związku z tym go podpisałem i przystępujemy do punktu czwartego, podjęcie uchwał w sprawach. Punkt 4.1. Ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki numer 466 przez 11 położonej w obrębie 3 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy Kantorowickiej. Jest to projekt uchwały Komisji Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej, w imieniu której zabierze głos kolega radny Stanisław Marczyk. Bardzo proszę. Ja pozatowałem się z treścią, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowałem projekt. Proszę Państwa, zarząd nie wnosi uwag do projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tejże uchwały? Kolega radny Wiesław Wojnacki, bardzo proszę. Ja. Chciałem tylko powiedzieć, gdzie ta białka jest. Proszę Państwa, jest to mapka i to jest działka zaznaczona kolorem żółtym albo cytrynowym. Jest to działka, która przylega, położona przy ulicy Kantorowickiej, położona w obrębie 3 jednostka ewidencyjna Nowa Huta i tutaj jest po prostu mapka. Ewentualnie możesz rzucić okiem, jakbyś był bardzo zainteresowany. Tu jest Osieckiego ulica, Kantorowicka, Osieckiego. Pierwotnie miały tu być działki, tak jak mi tłumaczył kolega Kawan, działki i pod budownictwo jednorodzinne. Później się okazało, że z jakichś tam przyczyn nie może być. Teraz takie nieoficjalne wiadomości
Mają to być domy wielorodzinne budowane. Natomiast po drugiej stronie są tutaj garaże. Czy ktoś, tu jest jeszcze fotomapa, ja musicie wrzucić. Nie. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie widzę. W związku z tym uznaję sprawę za rozstrzygniętą do głosowania i przystępujemy do tego. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Będę liczył, kto jest przeciw i kto się wstrzymał od głosu. Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. I w tym momencie zaszczyciła nas obecnością Pani Radna Lucyna Mamy. Przepraszam bardzo. Serdecznie. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 4.2. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania nakładek budynków publicznych w roku 2014. Jest to projekt uchwały Komisji Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej, w imieniu której wypowiedzi kolega Stanisław Warczak. Bardzo proszę. Komisja po zapoznaniu się z treścią i zasadnieniem jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, takie drobne wyjaśnienia. Okazało się, że nakładki publiczne w tym roku ZIKIT ma dla każdej z dzielnic po 800 tysięcy złotych, no i plus jeszcze 400 tysięcy na jakieś roboty drukarskie, chodnikowe, drogowe. I na ostatnim spotkaniu, które się odbyło w zeszłym tygodniu w ZIKIT-cie, pan dyrektor Marcinko prosił o wskazanie ewentualnych ulic do nakładek. Wcześniej otrzymaliśmy pismo i członkowie Komisji Budownictwa wiedzą o tym, że w ogóle w planach jest położenie nakładki publicznej na ulicy Łomińskiego w ilości od 6 do 8 tysięcy metrów kwadratowych tejże nakładki. W związku z tym z Komisji Budownictwa te ulice zostały wskazane do dalszych ewentualnych nakładek. I tyle by było tytułem wyjaśnienia. Zarząd nie wnosi uwag do projektu tej uchwały. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę o zgłaszanie się. Nie widzę. Mam pytanie. Bardzo proszę. Czy ulica Gustawa Marcinka na całym wysiłaniu na taką? Jak to jest tam? Stasiu. Nie, bo tu nie jest podane, jest to do nakładek, a nie jest wyszczególnione, to jest na którym miejscu nie są. Tak samo na Łomińskiego też nie są uspodziewane. Trudno powiedzieć w tym momencie. Niemniej jednak nie ukrywam, że tutaj kolega Stawak zwrócił się do nas z prośbą, pan inspektor, o umieszczenie tej ulicy, bo chciałby na tych miejscach, no na pewno na dobrych miejscach nie będzie kładzie na nakładka, tylko na tych miejscach, na których są jakieś kłopoty, czy to dziury, czy to jakieś prawdy, czy prawdy. Kolega Rojewski, bardzo proszę. Ja chciałem powiedzieć, ty już chciałeś głosować. Tak. Dobra. Proszę Państwa, w związku z tym, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Będę liczył, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Dziękuję uprzejmie. Przystępujemy do punktu 4.3. To jest projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w osiedlu na Wzgórzach, zgodnie z pismem Wydziału Mieszkalnictwa. Jest to projekt uchwały Komisji Spraw Mieszkaniowych, w imieniu której głos zabierze koleżanka Iwona Ofek. Bardzo proszę i proszę przy okazji o wyłączenie telefonu komórkowego. Bardzo proszę. Komisja Mieszkaniowa prezentowała z mojej wizji rozporządzenie protokołu jednogłośnie pozytywnie przyjęła projekt. Dziękuję uprzejmie. Zarząd nie wnosi uwag do projektu uchwały. Proszę Państwa, sprawa dotyczy lokalu mieszkalnego w budynku osiedle na Wzgórzach 30 w
który obejmuje jeden pokój o powierzchni 15,86 m², aneks kuchenny oraz pomieszczenia przynależne o powierzchni użytkowej 22,64 m². Zarząd nie wnosił uwag do projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Będę liczył, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Dziękuję Państwu radnym. Przystępujemy do punktu 4.4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu partycypacyjnego. Szanowni Państwo, ponieważ jest to projekt uchwały Zarządu Dzielnicy, chciałbym Państwu przekazać następujące informacje. Do Rady Dzielnicy wpłynęło pismo przewodniczącego Rady Miasta Krakowa o następującej treści. W związku z przeznaczeniem w budżecie Miasta Krakowa na 2014 rok środków finansowych na realizację budżetu partycypacyjnego przez Dzielnicę Miasta Krakowa zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie przez wszystkie Rady Dzielnic na swoich najbliższych sesjach w miesiącu styczniu 2014 roku stosownych uchwał o przystąpieniu bądź nieprzystąpieniu przez Radę Dzielnicy do udziału w dzielnicowym budżecie partycypacyjnym w 2014 roku. Jednocześnie informuję Państwa Przewodniczących, iż Rada Miasta Krakowa planuje przyjąć harmonogram realizacji dzielnicowego budżetu partycypacyjnego. Zgodnie z zapisami określonymi w projekcie tego harmonogramu w terminie do 31 marca roku planowania grupa 10 mieszkańców dzielnicy mających prawo wybierania do rady może zgłosić do zarządu propozycję zadań. W terminie do 30 kwietnia roku planowania jednostka realizująca wskazana przez prezydenta miasta przeprowadza weryfikację formalną zgłoszonych zadań, określa koszt realizacji zadań oraz propozycje harmonogramu ich realizacji, przygotowanie wraz z wykonaniem. W terminie do 31 maja roku planowania zarząd dzielnicy przeprowadza wśród stałych mieszkańców dzielnicy głosowanie preferencyjne, w którym dokonywany jest wybór zadań przeznaczonych do realizacji. Wyrażam przekonanie, że wszystkie rady dzielnic podejmą uchwały o przystąpieniu do programu budżetu partycypacyjnego, który przyczyni się do wzmocnienia roli mieszkańców w procesach decyzyjnych w naszym mieście poprzez umożliwienie mieszkańcom każdej z dzielnic bezpośredniego decydowania o wyborze zadań realizowanych na terenie swojej dzielnicy. Jak Państwo znają, budżet miasta Krakowa na rok 2014, wiadomo, że na dzielnicowy budżet partycypacyjny w roku 2014 Rada Miasta przeznaczyła 1 500 000 zł i w związku z powyższym, w zależności od ilości dzielnic, które wyrażą chęć uczestnictwa w tym programie, to kwota do dyspozycji każdej dzielnicy będzie wynikiem podziału 1,5 miliona przez ilość dzielnic biorących udział w tymże programie. Przy założeniu, że na przykład weźmie udział 15 dzielnic, to będzie po 100 tysięcy na dzielnicę, a przy założeniu, że wezmą wszystkie dzielnice, to będzie po około 83 tysiące złotych na dzielnicę. Przygotowując projekt tejże uchwały,
uwzględniłem ten fakt, pisząc w paragrafie drugim, że kwota przeznaczona na realizację zadania w ramach dzielnicowego budżetu partycypacyjnego będzie w wysokości środków przyznanych przez Radę Miasta Krakowa. I w nawiasie 1 500 000 podzielone na dzielnice, które zgłoszą chęć udziału w zadaniu. Paragraf trzeci tejże uchwały jest następujący. Warunkiem przystąpienia do dzielnicowego budżetu partycypacyjnego jest przyjęcie przez Radę Miasta Krakowa harmonogramu realizacji stosownych procedur w czasie umożliwiającym jego realizację. Proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o treść uchwały. Tutaj poszczególne komisje Rady wypowiadały się na temat budżetu partycypacyjnego, ale projekt tej uchwały był na Komisji Budownictwa, to może Komisja Budownictwa i właściwie wszystkich Państwa przedstawi swoją opinię o tym. Komisja Budownictwa pozytywnie przyjęła projekt uchwały uczestniczący, wskazujący na uczestnictwo Rady Dzielnicy 17 w tym projekcie. Dziękuję uprzejmie. I teraz, proszę Państwa, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tejże uchwały? Nie, koleżanka Huściel, bardzo jeśli proszę. Mogę to nawet nie wiem, w sprawie tej uchwały, tylko odnośnie w ogóle tego budżetu partycypacyjnego. Myślę, że to jest też ciekawa informacja dla naszych gości tutaj, dla młodzieży, że właściwie pierwszy raz miasto proponuje, a nasza dzielnica też weźmie udział w takim projekcie, gdzie chcemy zaktywizować, zachęcić obywateli, mieszkańców do współtworzenia jakiegoś zadania. My do końca jeszcze wiadomo, że to do procedury, jak to będzie wyglądało, ale jest szansa, że niektórzy mieszkańcy będą mogli zgłosić swój pomysł, jakiegoś zadania do wykonania. W miarę możliwości to będzie się odbywało z jakiegoś konkursu, z tego co wiem, więc będzie można dowiadywać się w prasie, w informacjach na temat tego, jak dalej będzie przebiegała ta procedura tego tworzenia budżetu partycypacyjnego, bo być może jeżeli rzeczywiście nasza dzielnica takie środki otrzyma i będzie brała udział w tym, to jest szansa, że właśnie więcej osób, którzy mieszkają na terenie naszej dzielnicy, będzie mogła wziąć udział właśnie w takim działaniu, czyli zaproponować swoje zadanie, które miałoby się zmieścić w takiej akcji i na drodze później głosowania mieszkańcy wybiorą ten najlepszy pomysł dla dzielnicy, który zostanie zrealizowany. Więc jest to ciekawa propozycja do tego, żeby się bardziej zaangażować i aktywizować do tego, co się dzieje na terenie dzielnicy i jakie potrzeby mieszkańcy mają. Także zachęcam do śledzenia tego, jak to dalej będzie przebiegało. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie tego budżetu partycypacyjnego? Nie widzę, to ja sobie też udzielę głosu, tym razem w dyskusji. Chciałem powiedzieć tak, że według mnie to jest kolejna forma umożliwienia mieszkańcom naszego miasta, a w tym wypadku naszej dzielnicy, brania udziału w realizacji jakichś zadań, które będą współfinansowane z budżetu gminy. Nie zgodziłbym się z tezą, że to jest po raz pierwszy. Wcześniej był konkurs grantowy, gdzie przeznaczyliśmy, on był wprawdzie adresowany, była troszkę inna formuła, bo on był adresowany do organizacji pozarządowych działających na terenie dzielnicy, no ale był. Później ten konkurs grantowy zmienił się na konkurs ofert. Mogły w nim brać udział zarówno organizacje pozarządowe typu stowarzyszenia, jak na przykład Klub Gremiołowiaka. Tutaj pan prezes, który siedzi, to wie o tym, że bierze Gremiołowiaka udział w konkursie grantowym, ale nie dzielnicowym, tylko miejskim. Natomiast, proszę Państwa, teraz to jest budżet partycypacyjny. Ja powiem więcej. Na posiedzeniu Komisji Kultury, a dzisiaj u mnie w trakcie dyżuru było dwóch panów, którzy mają jakiś pomysł, w
doposażenia ogródków jordanowskich i to naszych młodych przyjaciół z gimnazjum zainteresuje. No i powiedziałem im, że niech śledzą dalej ten proces tworzenia budżetu, no bo to tak, to są pierwsze kroki, dopiero jeszcze nie ma procedur i tu chciałbym takie wyjaśnienie, ja tu oddelegowałem pana Kawę na spotkanie w sprawie budżetu partycypacyjnego, które się odbyło akurat dzisiaj, akurat o godzinie 17 w Urzędzie Miasta Krakowa, gdzie tam są prowadzone konsultacje i na podstawie których ma powstać projekt uchwały Rady Miasta. Moje ocenie jest to troszkę spóźnione, no ale lepiej późno niż wcale. I dlatego jego nie ma w tym momencie tutaj wśród nas. I szanowni państwo, w momencie uchwalenia tych procedur będzie można później przystąpić już do realizacji tego budżetu. Tak czy inaczej obracamy się w przedziale kwot między 80 a 100 tysięcy złotych, bo to, tak jak mówię, w zależności od tego, ile NIK przystąpi do tego budżetu, a jak raz pomysł, z którym byli ci młodzi ludzie u mnie, którzy wcześniej przedstawiali to na Komisji Kultury, to bardzo pasuje, bo po pierwsze mieszczą się w limicie, bo to jest doposażenie ogródków jordanowskich o tak zwane urządzenia siłowe. Nie będziemy w tym momencie rozwijać tego tematu, no ale kolejne urządzenia, nazwijmy to zabawowe, ale bardziej adresowane do dorosłych, będą miały szansę powstać w ogródkach jordanowskich. Dlatego jest to bardzo cenne, zwłaszcza, że to nie jest ze środków finansowych, które są zapisane w budżecie, tylko z dodatkowych środków przyznanych przez Radę Miasta. Dlatego też apeluję do państwa o poparcie tego projektu, tej uchwały, a jak to się dalej potoczy, no to czas i życie pokaże. To ja bym miał tyle. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze do kolega Wojnarskiego? Bardzo proszę. Ja akurat na Komisji Kultury, jestem w Komisji Kultury, dzieci i młodzi chłopaki byli i chcę powiedzieć, że bardzo mile zaskoczony byłem tym, że tyle młodych ludzi przyszło i sami przyszli poprosić o takie rzeczy, jak właśnie te urządzenia takie. Dlatego, że jak widać, że część młodzieży zajmuje się w ogóle, zainteresowała poza jakimiś takimi rzeczami, które no, można żyć spokojnie. Natomiast oni są zainteresowani właśnie sportem, gimnastyką, no, zajęcia sobie szukają sami. Uważam, że takie, tak jak oni przyszli poprosić, to no, jestem zaskoczony, żeby wszyscy wspierać właśnie takie coś, bo młodzież by wtedy zajmowała się takimi rzeczami, a nie czasem spaniem pod sklepami. Przynieśli filmy, pokazali to, jak to wygląda. No, dla nas też oczywiście, także to dla młodzieży i dla nas starszych. Także jestem pełen podziwu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę. Szanowni państwo, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Dziękuję państwu uprzejmie. Przystępujemy do punktu następnego. Zmiany zakresu rzeczowego zadania prokuratora priorytetowego, a to jest sprawa związana z policją, ponieważ jest to projekt uchwały Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego. Oddaję głos panu przewodniczącemu komisji, kolega Andrzej Dziedzic. Bardzo proszę. Odpowiedzi na pismo z Komisariatu Policji 7 z grudnia. Policjanci poprosili o przekierowanie środków w ramach, jakimi dysponuje dzielnica w temacie zadania priorytetowego bezpieczeństwo publiczne. Poprosili o zmianę, przeniesienie kwot, tak jak tutaj państwo widzą w projekcie uchwały, w
kwocie 8 tysięcy na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego wraz z dzielnicami 15-16, jak i również dofinansowanie patroli płatnych dla funkcjonariuszy w kwocie 4,5 tysiąca. Będą to patrole dodatkowe poza godzinami pracy płatne z tej kwoty. Mają one wzmocnić patrole, które są rozstawiane przez komendanta. Także komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jestem jednak w opinii zarządu. Zarząd nie wnosi uwag do projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Po kolei. Kolega Zaleński, później kolega Leszek, później koleżanka Kolasa. Bardzo proszę, kolega Leszek. Ja mam pytania, czyli od razu dotyczące proporcji. Czy każda dzielnica daje po 8 miesięcy? Tak. Jeżeli chodzi o zakup samochodu, tak. O samochód. Tak, jest tak. Każda dzielnica. I równomiernie rozniesione, rozłożone na poszczególne trzy dzielnice. Drugą część, tak jakby 50% dokłada komisariat. Komisariat. Także my z dzielnicami. Policja, przepraszam. Także my z dzielnicami tak jakby partycypujemy w 50% zakupu uwaga się tego samochodu. Dziękuję. Kolega Rajewski. Mam pytanie ostatnie. To ma być samochód patrolowy nieoznakowany. Tak. Chodzi o nieoznakowany samochód patrolowy. Patrolowo-osobowy samochód nieoznakowany. Tak. Dziękuję. Koleżanka Kulasowa. No ja teraz na koniec, a ja bym tutaj zabrała głos na początek, to by było to pytania mnie. Skąd powstał taki wniosek komisariatu 7, bo ministerstwo dofinansowuje większą część niż była planowana w zeszłym roku. Myśmy przeznaczyli na wniosek komisariatu 12 tysięcy stricte tylko na samochód priorytetowych. W tej chwili kwota 8 tysięcy razy 3, czyli razy 3 dzielnice wystarcza na pokrycie tej brakującej kwoty do pełnej kwoty zakupu samochodu. No a resztę 4,5 tysiąca myślę, że każdy się zgodzi, że te patrole, które będą na terenie naszej dzielnicy uskutecznione, no to będą celowo wykonane. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Bodewiczu, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Dziękuję Państwu radnym. Przystępujemy do punktu 4.6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla samorządowego przedszkola nr 63 w Krakowie. To jest projekt uchwały Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki, w imieniu której zabierze głos koleżanka Renata Chruście. Bardzo proszę. Bardzo pana przewodniczącego. Za chwileczkę. Najpierw powie, co masz do powiedzenia. Państwo, do Komisji Kultury wpłynęło pismo Dyrekcji Samorządowego Przedszkola z prośbą o pozytywne zaopiniowanie nadania nazwy przedszkolu imienia Wesołej Skrzaty. Nazwa została wyłoniona w drodze konkursu. Tą nazwę wybrali nie tylko nauczyciele, ale i rodzice, dzieci, które chodzą do tego przedszkola. Bardzo się utożsamiają z tą nazwą. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek i dlatego powstał projekt takiej uchwały. Proszę Państwa o przyjęcie tego punktu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jestem winien opinię zarządu. Zarząd nie wnosi uwag do projektu uchwały. I druga sprawa jest taka, że w materiałach, które macie Państwo załączone, jest błąd drukarski. To znaczy nasza drukarnia wydrukowała na obydwu stronach projekt uchwały zamiast uzasadnienia. Dlatego to uzasadnienie, o której czytacie w paragrafie drugim, uzasadnienie stanowi integralną część uchwały, odczytam Państwu w tym momencie. Uzasadnienie do uchwały numer 37/321/2014 Rady Dzielnicy 17 w
wzgórza Krzesławickie z dnia 30 stycznia 2014 roku. Proponowane imię wyłoniono w drodze konkursu, którego adresatem byli pracownicy przedszkola oraz rodzice, jak również w wyniku sondy przeprowadzonej na stronie internetowej przedszkola numer 63 w Krakowie. Wśród kilkunastu zebranych propozycji największą liczbę głosów otrzymała nazwa Wesołe Skrzawki. Rada Dzielnicy 17 Wzgórza Krzesławickie przychyliła się do prośby dyrektora oraz uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Samorządowego Przedszkola nr 63 w Krakowie i pozytywnie zaopiniowała proponowaną nazwę Wesołe Skrzaty. To by było tyle gwoli wyjaśnienia. Teraz otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tejże uchwały? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Będę liczył, kto jest przeciw. Kto się wstrzymał od głosu? Przy jednym głosie wstrzymującym podjęliśmy uchwałę, czyli 19 głosów za, przeciw 0, 1 głos wstrzymujący. Dziękuję Państwu uprzejmie. Przystępujemy do punktu 4.7. Korekty podziału środków na zadania powierzone prace remontowe dróg chodników i oświetlenia w roku 2014. Jest to projekt z zarządu dzielnicy. W związku z tym postaram się Państwa wprowadzić w to zadanie. Jak Państwo wiecie, od miesiąca października roku 2013 ZIKiT przeprowadzał próby podziału środków przyznanych zarządzeniem Pana Prezydenta na zadanie powierzone prace remontowe dróg chodników i oświetlenia na terenie dzielnicy. Była to kwota 18 438 300 zł do podziału na dzielnicę. Podział ten wzbudzał wiele kontrowersji. Nie będę już w tej chwili mówił o poszczególnych etapach, bo otrzymywaliśmy różne kwoty, ale w efekcie finalnym kwotę, którą otrzymaliśmy do podziału na to zadanie, wynosi ona 998 623 zł oraz została zwiększona, jak zresztą w każdej dzielnicy, o kwotę 100 000 zł, czyli Rada Miasta dodatkowo przyznała po 100 000 dla każdej z dzielnic, czyli łączna kwota do podziału to jest 1 098 623 zł, którą proponujemy Państwu podzielić w sposób taki, jaki jest zawarty w paragrafie pierwszym proponowanej uchwały, z tym, że chciałbym zwrócić uwagę na niektóre pozycje, które wynikają z faktu, że to są już kwoty w wyniku przetargu, i w związku z tym to jest po prostu tylko dostosowanie do kwot, do wyniku przetargów. To jest sprawa punktu pierwszego, budowa drogi dojazdowej miejsc postojowych w osiedlu na Stoku w rejonie bloków 35-41. To zadanie jest w trakcie realizacji pod czujną opieką i okiem kolegi Stanisława Stronskiego i do dokończenia tego zadania potrzebne jest 218 tysięcy złotych. Natomiast wszelkie inne pozycje wynikają z aktualnie prowadzonych prac, czy to projektowych, czy to rozeznawczych. Tu chciałem zwrócić Państwu uwagę na punkt 6 paragrafu pierwszego. Kwotę 7200 na opracowanie koncepcji budowy parkingu przy bloku numer 28 w osiedlu na Stoku. I po to, żeby to zadanie mogło wejść do realizacji,
konieczne jest jeszcze umieszczenie w wieloletnim planie, prognozie finansowej na lata następne, opracowanie projektu budowy parkingu i wykonanie, czyli realizacja budowy parkingu. Według informacji przekazanych przez firmę, która ma opracowywać koncepcję tego parkingu, to projekt będzie kosztował około 20 tysięcy złotych, a budowa parkingu 250 tysięcy. Szanowni Państwo, to są oczywiście cyfry takie orientacyjne, bo tak naprawdę po opracowaniu koncepcji, a później projektu okaże się, ile trzeba będzie zapłacić za budowę tego parkingu. Ale no nie jest to kwota, na którą by nie było stać dzielnicy. To już będzie dotyczyło dzielnicy następnej kadencji, Rady Dzielnicy następnej kadencji, czyli po wyborach. Szanowni Państwo, paragraf trzeci to jest paragraf mówiący o tym, że stosowne korekty trzeba również przeprowadzić w wieloletniej prognozie finansowej dzielnicy, zarówno w roku 2014, no jak i w latach następnych, o czym przed chwilą mówiłem. Tyle co do projektu tejże uchwały, a projekt był opiniowany przez Komisję Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej, w imieniu której proszę o opinię kolegę przewodniczącego Stanisława Nowacza. Komisja Budownictwa po zapoznaniu się z treścią i dodatkową informacją pana Jana Kady pozytywnie jednogłośnie przyjęła tej uchwały. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tejże uchwały? Kolega Dziedzic, bardzo proszę. Znaczy, jeśli można, panie przewodniczący, na Komisji Budownictwa dosyć długo rozmawialiśmy na temat kwot przeznaczonych przez miasto na nasze, powiedzmy, tej okolicy, jeżeli chodzi o nawierzchnię asfaltową i w ogóle inwestycje związane z polepszeniem stanu funkcjonowania dzielnicy, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Będąc w każdym roku od 3 lat na objeździe wiosennym dróg miejsc związanych z infrastrukturą budowlaną dzielnicy, chciałem zauważyć, że wszyscy dostrzegamy, że następuje degradacja zarówno dróg, chodników i kwoty, które miasto przeznacza na poszczególne dzielnice, między innymi na naszą, są w porównaniu do potrzeb zatrważająco niskie i w tym momencie wszyscy członkowie Komisji Budownictwa, jak mówię, wskazują na to, że te środki powinny być przez miasto zwiększane, to powiedzmy w większym zakresie. W tym momencie naprawdę degradacja dróg jest zatrważająca, są nawierzchnie spękane i samo to, że odnawiamy nawierzchnie asfaltowe tylko na 4 drogach plus ulica Wodnińskiego, to w małym zakresie, bo 6 tysięcy metrów jest bardzo mało. Słuchajcie, moi drodzy Państwo, to jest naprawdę kropla w morzu potrzeb. To chciałem zasygnalizować tylko. No, wydaje mi się, że nic prostszego, jak wejść do Rady Miasta i z pozycji Rady Miasta uchwalić większy budżet na tego typu zadania. Cóż ja mogę odpowiedzieć? Proszę Państwa, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? A o budżecie to jeszcze porozmawiamy, ale w punkcie oświadczenia i komunikatu. Proszę Państwa, nie widzę więcej chętnych. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Będzieliśmy też przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Dziękuję Państwu uprzejmie i tym sposobem podjęliśmy wszystkie uchwały, które były w planie na dzisiejszą sesję. Przechodzimy do punktu 5, interpelacje i zapytania. Czy ktoś z Państwa razem chciałby zabrać głos w tym punkcie? Kolega Leszek Zaleński, proszę. Nie ja. A, Olek. Przepraszam, że to dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, na przełomie roku została zdemontowana wiada przystankowa
na przystanku autobusowym na ulicy Okunickiego. To jest dokładna lokalizacja przy zajeździe szlacheckim. No i chciałbym zapytać, czy rozmierzę do remontu, czy coś, wiadomo na ten temat. Miesiąc minął, wiata nie wróciła. Mieszkańcy przychodzą, że no, była nie na superowym stanie, ale można się z niej zrobić. Chcieliby, żeby wróciła. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Mam nadzieję, że koleżanka Kolasa napisała ten temat. Widzę, że ją zapisuje i na następnej sesji postara się udzielić odpowiedzi. Natomiast ja przy okazji mam pytanie do Iwonki, czy wiata stanęła? Jeszcze nie stanęła. Nie, nie. No, ale to powinna rada stała, może to jest nie przeszkodzi. Dobra, tutaj odpowiemy za miesiąc na następnej sesji na to. Tak. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Nie widzę. Tutaj koleżanka Kolasa zapisała i z racji obowiązków jako członkini zarządu postara się udzielić za miesiąc odpowiedzi na to pytanie. Proszę Państwa, przystępujemy do punktu oświadczenia i komunikaty i może zacznę od tego, że przesłany nam został harmonogram dyżurów prawnych Miejskiego Rzecznika Konsumentów w siedzibie Rad Dzielnic Miasta Krakowa, no w tym i w naszej również. I dlatego chciałem Państwa poinformować, że dyżur prawny Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie w siedzibie naszej dzielnicy jest zaplanowany w dniach 10 czerwca i 14 października w godzinach od 14 do 15. 10 czerwca i 14 października. O, proszę Państwa, następną... Czy już wszyscy sobie zapisali? Ewentualnie, jakby ktoś chciał, to w siedzibie Rady zrobić miksero i można powiesić na danym serwisie. Szanowni Państwo, tutaj po raz kolejny Fundację Stańczyka, tu jesteśmy, ale nie tylko jesteście wy, bo otrzymaliśmy takiego maila, na pewno dotarła do Państwa informacja o realizowanym przez Fundację Instytut Aurea Libertas w partnerstwie z Fundacją Obywatelską w projekcie Ranking Krakowskich Samorządowców, monitoringu i oceny pracy krakowskich samorządowców. Przy opracowaniu strategii realizacji projektu naszą intencją było połączenie wiedzy eksperckiej i społecznych intuicji na temat jakości demokracji i funkcjonowania samorządowych władz publicznych. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, całe przedsięwzięcie opierać się będzie na szerokich konsultacjach społecznych na każdym etapie realizacji działań projektowych. Zależy nam, aby stworzony przez nas ranking był obiektywną i zrozumiałą w swoich założeniach i formie oceną pracy przedstawicieli władz samorządowych Krakowa. Wierzymy, że jednym z istotnych czynników, które pozwolą na realizację projektu w zgodzie z tymi założeniami, jest szeroki udział osób i instytucji, którym sprawy lokalne nie są obojętne. Dlatego też pragniemy Państwa gorąco zachęcić do współpracy przy projekcie Ranking Krakowskich Samorządowców. I tutaj tu jeszcze jest trochę treści i podpisała się pod tym pod tym mailem pani Izabela Szeląg. Równocześnie chciałem poinformować, że na stronie internetowej tej organizacji, czy nie wiem jak to nazwać,
jest taka informacja o projekcie i w tejże informacji czytamy między innymi: dla wielu spośród biorących udział w projekcie będzie to pierwszy kontakt z tego typu działaniem strażniczym oraz krok w stronę świadomego korzystania z praw obywatelskich. Czyli mamy kolejne działania strażnicze. Zaprosiłem panią Izabelę Szeląg na dzisiejszą sesję Rady Dzielnicy, żeby przedstawiła zarówno się, jak również powiedziała parę słów o tym projekcie. Niestety, o ile mnie wiadomo, pani nie ma, ale jeszcze zapytam, czy pani Izabela Szeląg jest wśród nas? Nie ma pani. Więc nic więcej oprócz tej informacji nie jestem w stanie powiedzieć. Czyli już mamy dwie firmy, które prowadzą działania strażnicze. Nie, to jest to. Proszę państwa, pan radny Łukasz Wandu, którego mieliście okazję poznać, bo był na jednej z naszych sesji w zeszłym roku, przesyła tutaj takie informacje. Szanowni państwo, przesyłał wam list napisany przez krakowski alarm smogowy oraz krakowskich radnych dzielnicowych. Rozpoczęliśmy akcję zbierania podpisów wśród radnych dzielnicowych naszego miasta. Jeżeli zgadzacie się z jego treścią, proszę o wysłanie deklaracji papierem na adres Wartuch i pozdrawiam. Łukasz Wartuch, radny dzielnicy trzeciej. To jest apel do prezydenta miasta Krakowa. Jeżeli ktoś z państwa będzie zainteresowany, to apel jest do wglądu. Można oczywiście też wyrazić swoje poparcie. Oprócz tego pan Wartuch też pisze: dzisiejsza Wyborcza na pierwszej stronie pisze o naszym liście. Mam nadzieję, że będzie to kamień, który wywoła lawinę i w końcu z naszych ulic znikną wulgaryzmy. Proszę zauważyć, że w tekście nie pojawia się ani razu moje nazwisko, gdyż traktuję nasz list i kolejne następne jako inicjatywę grupową. Dziękuję wszystkim radnym, którzy udzielili poparcia. W przyszłym tygodniu prześlę wam list w sprawie igrzysk. Proponuję taką formułę działania. Grupujemy się w konkretnych zadaniach. To, że ktoś podpisał list w sprawie smogu, nie oznacza, że poprze następny, na przykład w sprawie igrzysk i vice versa. Pokażmy siłę radnych dzielnicowych, jak pisał pewien poeta: jednostka zerem, jednostka bzdurą, sama nie ruszy pięciocelowej kłody, choćby i wielką była figurą. Cóż dopiero podnieść dom pięciopiętrowy, ale razem możemy osiągnąć wiele. Pozdrawiam, Łukasz. To jest apel, który był wystosowany w sprawie likwidacji obraźliwych napisów na murach Krakowa. Kolejna inicjatywa pana Wędrucha. Jest również taki mail, w którym pan Wandruch zwraca się z uprzejmą prośbą o przesyłanie informacji o spotkaniu do radnych miasta oraz przewodniczących dzielnic z wyrazami szacunku. A cóż to pan radny Wandruch pisze? Szanowni radni miasta Krakowa, zapraszam na spotkanie krakowskich radnych dzielnicowych w sprawie nowych statutów dzielnic. Nowe statuty są krokiem w dobrą stronę i będą usprawniać pracę najmniejszych jednostek samorządu terytorialnego. Jest jednak parę kwestii, które wzbudzają kontrowersje i być może część z uwag skłoni państwa do zgłoszenia poprawek lub autopoprawek do projektu. Spotkanie będzie zamknięte oraz został ustalony limit 20 osób. Spotkanie nie będzie polegało na upajaniu się własnym głosem, ale będzie miało na celu przedyskutowanie paragrafów budzących kontrowersje. Spotkanie zostało podzielone na trzy części. I może nie będę dokładnie tego dalej czytał,
ponieważ w następnym mailu jest: Szanowni Państwo, niestety muszą odwołać czwartkowe spotkanie radnych dzielnicowych mnie i miasta w sprawie nowych statutów. Zmienił się termin mojej operacji i od czwartku do niedzieli będę gościem Wydziału Laryngologii Szpitala Wojskowego. Pozdrawiam. Sala numer. Proszę Państwa, to wam czytam tylko dlatego, że też takie maile wpływają do dzielnicy. Jest prośba, żeby przekazać Państwu informacje. Przekazałem. Kto będzie się chciał głębiej zapoznać, proszę bardzo, są do oglądu w sekretariacie pani Kasi. I dlatego, proszę Państwa, nic więcej na ten temat nie mam do powiedzenia, a Państwo niech działają według własnego uznania. Zanim przejdę do ostatniego punktu, czyli do statutu dzielnic, to ja bym chciał w tym momencie oddać głos koleżance Chruściel, która wiem, że przez ostatnie dwa lata zastępowała mnie godnie i nad wyraz skutecznie w gimnazjach krakowskich, prowadząc zajęcia z tymi oto gośćmi, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. I w związku z powyższym, może koleżanka coś powie o tym projekcie Uczyni Obywatel i ewentualnie coś do swoich uczniów. Oczywiście było mi bardzo miło, że mogłam reprezentować Radę Dzielnicy na tak, że tak powiem, bardzo cennym, bardzo udział w tak cennym projekcie i wartościowym. Zresztą ja nie umieszczałam powiedzieć już kiedyś na sesji, na komisjach, że jestem pełna uznania wobec tej młodzieży, która uczestniczyła w tym projekcie, która zadawała bardzo ciekawe pytania, która dawała ciekawe propozycje tego, co można zmienić, co poprawić, co ulepszyć. I samo to zaangażowanie no, dla mnie było też budziło taki optymizm, że rosną następcy działań takich właśnie obywatelskich, samorządowych, że są zainteresowani tym, co się dzieje w dzielnicy. No, mam nadzieję, że to przyniesie kiedyś jakiś owoc, że to nie tylko jakiś taki przymus, czy znaczy, że na pewno coś przyniesie ci młodzi ludzie z tego projektu i ciekawego dowiedzieli się na temat dzielnicy. Ja mam nadzieję, że dzisiaj jak uczestniczycie na posiedzeniu sesji, no to przypominają wam się moje słowa, jak ja mówiłam właśnie, że w miarę że jesteśmy zgodni, że wspólnie podejmujemy te działania, także myślę, że nic nie powiedziałam, co jest nieprawdą. Starałam się jak najlepiej przedstawić to, jak Rada Dzielnicy działa, no i ile zadań ma do wykonania. Także bardzo dziękuję, że mogłam uczestniczyć w tym, że byłam w waszych placówkach. Dziękuję bardzo. Moment, tutaj jesteście na sesji, ja każdemu udzielę głos. Wiem, że pani ja wiem, że pani Dorota zabrała głos. Moment. Ale może zaczniemy od pani Teresy. Czy pani Teresa coś by o projekcie mogła powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że to projekt Uczenia Obywatel, to jest projekt miejski edukacyjny, to jest jego 12 edycja. On ma patronat przewodniczącego Rady Miasta i właśnie składa się z takich trzech części. Najpierw jest to wizyta radnego, czy przewodniczącego, czy kogoś z zarządu, czy radnego szeregowego w klasie, tak żeby każdy młody człowiek mógł po prostu zapytać się o coś, czy ewentualnie zobaczyć, że radny to też nie tylko władza, tylko młody człowiek. Później idziemy do Rady Dzielnicy, żeby na różnego rodzaju komisje, na różnego rodzaju, szczególnie też na sesję Rady Miasta, to jest ten drugi etap, a trzeci etap wtedy, kiedy idziemy już do Rady Miasta, a zakończenie tego projektu to jest Dzień Otwarty Magistratu, gdzie Państwa bardzo zapraszam, to jest już z udziałem albo Pana Prezydenta, albo Pana Wiceprezydenta, no i też radnych, którzy są zaangażowani w to. I wtedy tam są dyplomy, okolicznościowe nagrody i tak dalej, prezentacje, tutaj bardzo się miło uśmiecham do pani Dorotki, która świetną prezentację w tamtym roku zrobiła właśnie z tej dzielnicy. No właśnie młodzież, przepraszam bardzo, to młodzież, tylko po tak powiem okiem pani Doroty, bardzo dobra była ta prezentacja, czego się nauczyli, czego się dowiedzieli, a jeszcze tutaj ze swojej powiedzieć chciałabym bardzo podziękować i
panu przewodniczącemu, że zawsze wspiera te akcje i to, że dwa gimnazja biorą udział z państwa dzielnicy, te 43 i 44. No i bardzo też podziękować pan radny, pan przewodniczący Stanisław Madej, zawsze obecny był. Natomiast teraz oddzielę pan, panią Renatę Puście, która świetnie się z zadaniem wywiązała, merytorycznie, bo bardzo fantastycznie przygotowana. Więc bardzo dziękuję za współpracę z tą dzielnicą, rozwija się fantastycznie. Myślę, że to będzie zawsze. Bardzo dziękuję pani Teresie. Ja chciałem powiedzieć, że mam okazję z panią Teresą właściwie co sesję się spotykać. Ale też żeśmy się spotkali. Jakiś dobry znak. Na sesji Rady Miasta. Szanowni państwo, teraz pani magister Karyś, bardzo proszę. No, chciała pani coś powiedzieć. Nie można zagrać, jak każdy się zgłasza, każdy ma prawo coś do powiedzenia. Proszę bardzo. No to ja chciałam oczywiście bardzo serdecznie podziękować w imieniu swoim i moich uczniów, zresztą pewnie nas wszystkich. No i przede wszystkim, to znaczy, dziękujemy za projekt Uczeń Obywatel, za to, że właśnie państwo przybliżycie tym młodym ludziom funkcjonowanie Rady Dzielnicy i potem dalej, czyli dowiadują się od podstaw, jak władza na naszym terenie funkcjonuje, a potem już dalej. Ale przychodząc tu, przede wszystkim liczymy na owocną współpracę nas, państwa, młodych naszych ludzi, którzy za chwilę będą, jeszcze chwilę i będą wchodzić w dorosłe życie, skończą gimnazjum, pójdą w świat i tak jak pani Renata powiedziała, może pójdą w państwa ślady. Ale tak jak powiedziałam jeszcze wcześniej, przede wszystkim liczymy na własną współpracę, którą do tej pory mamy świetną i myślimy, że będzie taka dalej. Dziękuję uprzejmie. Zresztą pan przewodniczący jest taką dobrą duszą dla nas, że to... Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pani magister już chciała coś powiedzieć? Chciałam zaznaczyć, że bardzo cenimy sobie współpracę z Radą Dzielnicy 17. Dlatego też co roku uczestniczymy w tym projekcie i polecamy się na współpracę zawsze. Dziękuję uprzejmie. Teraz główni bohaterowie, uczniowie, czy coś chcieliby powiedzieć? Macie okazję, pani nagrywa, będzie to w internecie. Dobrze, dziękuję, nie będziemy ich stresować. Wiem, że jeszcze kolega Zaleński tu chciałby coś powiedzieć na temat akcji. Jak ona się zbieramy na kredyt. O, my też zbieramy. Tak, to? Jeżeli, proszę państwa, teraz jest jedna sprawa. Proszę państwa, to jest teraz, że jest tak miło i sympatycznie i państwo są zadowoleni ze współpracy z Radą Dzielnicy, zarządem Rady Dzielnicy 17, to ja też chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczniom, kadrze nauczycielskiej, gimnazjum 4474, wszystkich przedszkoli, generalnie szkół podstawowych, bo państwo są zaangażowani w te zbieranie akcji. Trwa to prawie trzeci rok. To była wytypowana jedna osoba, która chodziła do gimnazjum 74. To była Agnieszka Siusaczyk. Ja nie wiem, czy państwo ją kojarzycie, ona się urodziła z porażeniem mózgowym. I to jest dziecko, które generalnie potrzebuje, dziecko, które jest 20-letnia dziewczyna, która potrzebuje mnóstwo pomocy. Zaangażowaliśmy się przy pomocy i jeszcze raz dziękuję przy okazji kolegom i koleżankom i kolegom, którzy się zaangażowali też jako radni, zbierali tych nachętek, to jest między innymi przychodnik na zbożach. Ja chciałem powiedzieć, że powoli zbliżamy się do finału tej sprawy. Sprawa była bardzo skomplikowana z punktu widzenia medycznego, bo fundacja, która objęła opiekę na Agnieszkę, stwierdziła, że nie ma sensu kupować wózka w momencie, jeżeli nie możemy jej wyprostować się do pewnego słowa. Więc zabiegi przez ostatnie 2 lata polegały na tym, że ona była konsultowana w specjalistycznych szpitalach od Zakopanego, począwszy do Krokocina, żeby jej przeprowadzić operację na pewnego słowa. Trzeba było najpierw przebić jej stymulatory do prawej i do lewej głowy mózgowej, żeby poluzowało jej, że tak powiem, te napięcia mięśniowe w kręgosłupie, które spowodują przeprowadzenie prawidłowego zabiegu. Udało się to zrobić przy pomocy tej fundacji. Była konsultowana przez dorych, chyba myślę, że najlepszych neurochirurgów.
A finałem tej sprawy jest to, co dostałem od pani Katarzyny Goraczek SMS-a dwa dni temu. Ja przesłałem nawet tam osobom kontaktowym do szkoły, do gimnazjum na Stokach. Zresztą tam są do odebrania na chętki, które będą odbierane, jak też samochód będzie miał gimnazję zbrany do Siedlców. Ale finałem tej sprawy jest to, że dostałem informację, że na przełomie lutego i marca Agnieszka będzie miała ten wózek, myślę, że wymarzony. Cena tego wózka to jest około 8-8,5 tysiąca i wszystko jest na dobrej drodze. Generalnie już jest wszystko załatwione, że ona ten wózek dostanie na pewno. Jest szansa, że ten wózek będzie przyjął na lata, bo ona już jest dorosłą osobą. Między innymi dlatego, że potrafi do tego wózka teraz wsiąść i nie być tak pokrzywiona jak była. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję w imieniu dzielnicy generalnej, bo musimy się zaangażować to też po części w tą akcję zbierania na ten przy pomocy zresztą dyrektora Fordu, który też udostępniał nam te kaponiery, gdzie mogliśmy składować te ramianki. To, że ona będzie miała, pamiętajcie Państwo, że takich dzieci, takich ludzi, którzy potrzebują pomocy jest mnóstwo i dlatego apeluję do młodzieży jeszcze raz, jak będziecie mieli, będzie lato, będzie tych nachętnych, więc zbierajcie tego nachętki dalej, bo to naprawdę pomaga dzieciom, pomaga ludziom. A powiem Wam, jaki jest koszt. No, jedna tona nakrętek to jest 1000 zł, a zbierać tonę nakrętek to jest, sami wiecie, to jest. Bo my w tamtym roku cały rok zbieraliśmy tak. Właśnie i dołączyliśmy się tutaj tak. Do pana dyrektora do fondu tak. I teraz od września zbieramy ponownie. Zbierajcie dalej, bardzo proszę, bo jeżeli mamy sprawę załatwioną Agnieszki Włodarskiej, to jest dobrze. Jeżeli macie Państwo problem znaczy ja już umawiałem się tam, że jak macie nakrętki, które są do odbioru, to po prostu proszę tylko telefon do mnie. Kontaktowy tam pozostawiany jest, ja wtedy organizuję przez fundację odbiór tych nakrętek. Muszę mieć to w międzyczasie, oni też działają na zasadzie. Oni też proszą sponsorów o auto, żeby im dali do zbierania tych. Ja w tamtym roku to po prostu przywozę. Tak, ja bardzo proszę, jak możecie Państwo przenieść do fondu, to jest. No właśnie. To nie przeszkadza. Nie, a ten, kto jest na tyle rozmawiając niedawno, jak najbardziej jest jego wola na to, żeby te nakrętki tak. Tam nie żyły. Czyli nie odwołał. Nie. Pan dyrektor nie odwołał. W każdym razie ja zbieram w dalszym ciągu siłę w domu i przynoszę. Tak? A wiem, że inni radni też proszę Państwa, to by było tyle, tak? Tak, ja dziękuję bardzo. Jeszcze raz. Młodzieży i nauczycielom. Skoro mam okazję, to znaczy nie ukrywam, że chciałabym czuć tej miłej atmosfery, bo rzeczywiście ta wiadomość jest bardzo radosna dla wszystkich, którzy w to byli zaangażowani. Niemniej jednak chyba muszę powiedzieć to, ponieważ muszę to zrobić, że ostatnio docierają do mnie również niezbyt dobre i pochlebne informacje, że na terenie naszej dzielnicy osoby niepełnosprawne mimo wszystko, mimo tego, że no, jesteśmy ludźmi bardzo wrażliwymi, my, którzy tu siedzimy, ale wśród nas jest dużo ludzi, którzy takie osoby dyskryminują, dokuczają im. I niestety taki proceder się dzieje na przystanku 142 tutaj u nas na Stokach, tu u nas na Stokach i jest osoba z porażeniem mózgowym, która sobie świetnie radzi, że to jest dorosły mężczyzna i który jest notorycznie napastowany przez starszego mężczyznę. Nie wiem, jak ten mężczyzna się nazywa. Ten chłopak jest bardzo zastraszony. Ja mówiłam, że myśmy już tam próbujemy dzielnicowym podjąć jakieś kroki, żeby tę sytuację jakoś rozwiązać. Choć chciałabym prosić Państwa, jeśli ktoś z Was słyszał, czy był świadkiem takiej sytuacji, Was, młodzi ludzie, jeśli tam jesteście na przystanku, jeśli coś takiego widzieliście, bardzo prosimy o jakiś kontakt, o reagowanie, o pomoc temu człowiekowi, bo ona dzisiaj to jest zrozpaczony, że kiedyś w tej dzielnicy żyło mu się dobrze, a teraz po prostu nie może przyjść obok, żeby jest wypraszany z autobusu 142 przez tego człowieka i tak naprawdę nie mamy tutaj, bo nie wiem jak się nazywa ten człowiek, to też jest kwestia bardzo delikatna, bo ten człowiek się, znaczy ten chłopak się boi w ogóle, bo został tam parę razy, zostało powiedziane, że go zabije, go tam, ten. Ale to wiem, że to są tylko słowa, aczkolwiek proszę i apeluję, jakbyście Państwo byli świadkami takiej sytuacji, mieli sąsiadów, którzy uczestniczyli, widzieli to, może to będzie jakiś świadek tej sytuacji, może uda nam się to rozwiązać, no bo na dzisiaj ten chłopak jest tak rozpaczony, wysyła SMS-y i maile, myślę, że do wszystkich, bo też w mieście też o nim
słyszano, bo też dzielnicowy nie ode mnie się dowiedział, tylko no, chyba odgórnie ta sprawa jest jakoś poruszona, aczkolwiek ja jestem informowana cały czas o tym, o tych zdarzeniach, które się dzieją, no i to trwa już długo i chciałabym, no chciałabym naszą konsenę, żeby takich rzeczy no, no, unikać, jeżeli to tylko jest możliwe. A wierzę w to, że u nas naprawdę jest dużo ludzi wspaniałych, dobrych, którzy będą potrafili zareagować odpowiednio, jeżeli taką sytuację zobaczą i będą się bali, jak mówię, jak tutaj było powiedziane, że wspólnie możemy coś więcej, więc że tutaj też apeluję, żebyśmy razem wali na takie przejawy dyskryminacji, no i złego, no zupełnie nieludzkiego traktowania drugiego człowieka. Także proszę o taką... Dziękuję bardzo. Kolega Stasiu z Prawicy. Niech się dołączy, że tam na przystanku, po drugiej stronie jest kamera. Monitoring jest. Że można zgłosić do Straży Gminy. To tyle, tak? Dziękuję kolega Wojnarski. Ja chciałem się dołożyć do co Renatka to powiedziała, bo chłopak, ja znam tego chłopaka, jest on fizycznie niesprawny, ale umysłowy jest bardzo sprawny i bardzo mądry człowiek, także ja uważam, że no, on, jeżeli coś pisze, to rzeczywiście mówi o faktach, a nie wyjadam się tego chłopaka. Bardzo nieładnie jest właśnie, że bo każdy może mieć dziecko proszę zobaczyć, każdy może sam być. Pomóż, a nie na przykład robić na złość. Uważam, że tutaj na tym razie jednak tak mówią, trzeba zwrócić uwagę, którzy są zdrowi, bo każdy chce być zdrowy, niestety. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Jesteśmy w punkcie oświadczenia i komunikacji. Kolega Zdziecko tym razem. Proszę Państwa, chciałem poinformować, tak jak wcześniej zgłaszałem, zalegały liście na ulicy Petefiego, na chodniku w rejonie nad ulicą Kołnackiej. Chciałem podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, gdyż w ostatni dzień przed spadkiem śniegu zostały te liście uprzątnięte. No i myślałem, że ludzie będą mieli możliwość chodzenia po tym chodniku. No niestety jeżdżę tą ulicą codziennie do pracy i z pracy wychodzą mi pod maską samochodu, przed maską, no bo okazuje się, że teraz śnieg zalega na tymże chodniku. Jakby można było spowodować, żeby jakieś odśnieżenie tam nastąpiło. Następnie, no troszkę dziechciu jest w tym sprzątnięciu, gdzieś 300 metrów dalej na tej agrawce. Dwa chory takie przysypane śniegiem zostały znowu w liście. Także tak jest, wiecie. Dziękuję jeszcze raz bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że te liście w końcu zostały sprzątnięte, bo nie wiem, czy to nie były liście z jesieni ubiegłego roku. Dziękuję. Dziękuję, ja już chcę sądzić, co będzie. Nie mam wspomnianych liście. Cieszę się, że się udało w końcu. Generalnie oczyszczenie od śnieżania zajmuje się NPO i w sprawie tego chodnika czy Petafiego, to jutro zazwę mnie pani Kasiu. To znaczy ja nie mam w głowie tego numeru. 64, 62, 61. Ale to jest tak, żeby wszyscy słyszeli. 64, 62, 361, 112. Właśnie rządzi. Tak, właśnie dla niechodników, drogi i tak dalej. A jeszcze mogę powiedzieć dwa słowa? Bardzo proszę. Proszę Państwa, w dzisiejszym głosie są podane telefony na przykład odnośnie nieposprzątanych przystanków. I tam jest telefon podany do MPK, samo do MPWiK i tak dalej. W różnych sprawach awaryjnych są podane w dzisiejszym głosie telefony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. 64, 62, 362. Proszę Państwa, i przechodzę do sprawy ostatniej, ale w sumie najważniejszej, wiążącej się z wypowiedzią kolegi dzielnicy, mianowicie o tych pieniążkach. Jak Państwo wiecie, Rada Miasta rozpoczęła procedowanie nad nową statutą dzielnic. Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie, poprawki do pierwszego czytania mają być składane do 5 marca i później drugie czytanie ma się odbyć na pierwszej sesji marcowej. Natomiast Państwo pamiętacie, że Rada Dzielnicy
17 podejmowała kilka uchwał, z tego ostatnia, która była podjęta chyba w październiku, mówię z głowy, w tym momencie niejako konsumowała wszelkie wcześniej podejmowane uchwały w sprawie uwag do projektu statutu dzielnic. I w tejże uchwale było między innymi i opiniowany przez nas podział podziału środków na poszczególne dzielnice. Niestety zgodnie z tym projektem, który został przedstawiony w pierwszym czytaniu, to może skoncentruję się tylko na naszej dzielnicy. Stan obecny, priorytety i zadania powierzone na rok 2014 mamy kwotę 2 249 729 zł do dyspozycji. A jeżeli by podział środków został ustalony według paragrafu 64 projektu statutu, tych, które są w tej chwili procedowane, to byśmy otrzymali jako dzielnica 1 921 716 zł, czyli mniej o 328 tysięcy zł, czyli idąc dalej mniej o 14%. Czy to jest najgorszy wynik? Nie. Bo są jeszcze dzielnice, które tracą 18%, 17%, 13%, czyli mniej więcej na poziomie naszym. Ale jest dzielnica jedna, która traci 20%, jedna 15%, jedna kolejna 20%, ale są też, które zyskują po 19%. Więc widzicie Państwo, nie jest łatwo znaleźć złoty środek. W naszym projekcie uchwały, który żeśmy my podjęli, proponowaliśmy podział środków w sposób następujący. 50% środków dziennych równo na każdą z dzielnic, 25% środków dzielonych proporcjonalnie do liczby stałych mieszkańców każdej z dzielnic i 25% środków dzielonych proporcjonalnie do powierzchni terenów, o których mowa w paragrafie 63, czyli z terenów, mówiąc w skrócie, gminy znajdujących się na terenie każdej z dzielnic. Natomiast w projekcie statutu i według tego projektu wyliczony ten podział, czyli na rok 0,14 jest hipotetyczny, bo obowiązuje nas to podział 2 249 000, to jest dzielony w ten sposób. 30% środków dzielonych równo na każdą dzielnicę, 50% dzielonych proporcjonalnie do liczby stałych mieszkańców każdej z dzielnic, tutaj jesteśmy w plecy, no bo i 20% dzielonych proporcjonalnie do powierzchni terenów, czyli tych terenów gminnych. Oczywiście rozmawiałem tam z paroma radnymi miasta, otrzymałem pewne zapewnienie od twórcy tego, czy człowieka mającego, uważającego się za autora tego projektu, muszę jakoś ładnie powiedzieć, bo mam pani nagrywa, że tu ulegnie pewnej zmianie, ale według takich wstępnych pozycji, które usłyszałem, to ma ulec zmianie w ten sposób, że 35% zielonych równo na każdą dzielnic i 45% według liczby mieszkańców. No ale problem polega w tym, że każda dzielnica ma swój interes i ta, która zyskuje 19%, to będzie oczywiście przeciwna jakiemukolwiek podziałowi. Ta, która traci, no to będzie przeciwna. Proszę Państwa, według ostatniego wystąpienia pana Dominika Jaśkowca na sesji podsumowującego niejako pierwsze czytanie tego projektu, tej uchwały, to o ile dobrze zrozumiałem i usłyszałem, już byłem trochę zmęczony, a to było tak około godziny 7 do 8 wczoraj,
wieczorem, to jeszcze projekty tychże statutów po poprawkach, które zgłoszono, bo i wiele poprawek formalnych, no co było błędy techniczne, to jeszcze będą poddane konsultacji społecznej i też prawdopodobnie będą zasięgane opinie w radach dzielnic. No ale w tej chwili nie powiem więcej. Sprawa wygląda w ten sposób, że będziemy prawdopodobnie mieli możliwość jeszcze nad tym popracować. Niemniej jednak to jest projekt uchwały według druku 1659. Ja wziąłem sobie trzy takie projekty, dwa leżą w sekretariacie do wglądu Państwa Radnych. Jeżeli chcecie się z nimi zapoznać, one są u Pani Skóry i można się z nimi zapoznać. Tutaj tylko w projekcie uchwały czytamy, że postanowienia rozdziałów 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8 statutu wejdą w życie, mają zastosowanie do kadencji organów dzielnicy następujących po kadencji w trakcie której niniejsza uchwała weszła w życie, czyli ona przyjęta w tym momencie będzie obowiązywać tak naprawdę od następnej kadencji. Natomiast, jak zwróciliście uwagę, rozdział szósty nie. Ale co to nie jest rozdział szósty? Rozdział szósty to jest po prostu ordynacja wyborcza. Czyli ordynacja wyborcza, która zawarta jest w tym statucie, będzie już obowiązywała podczas najbliższych wyborów do rad dzielnic. Tak jak mówię, no tutaj jeszcze można dużo mówić na ten temat, ale najlepiej jak się Państwo osobiście zapoznacie. Wziąłem trzy egzemplarze projektu uchwały są do wglądu w siedzibie Rady Dzielnicy. Na pewno też są w internecie, no ale ja może jestem starej daty, łatwiej jak mam napisane. No, niektórzy może to też oglądać. No niemniej jednak i tutaj w odpowiedzi na to, że stamy dróg są fatalne, no to tutaj masz odpowiedź. Tego ja nie powiedziałem. Proszę Państwa, za chwilę podamy terminy posiedzeń komisji, z tym, że mam jeszcze prośbę do kolegi Zalińskiego, żeby po zamknięciu sesji, bo dzwonił Pan z Urzędu Miasta odnośnie lokalu wyborczego na wybory w osiedlu ze Sławicy. I tutaj byśmy trochę porozmawiali jeszcze. Podał Wienerberger, podobno już tam nie funkcjonuje. Fizycznie budynek stoi, nie widzę problemu. No ale on jest w użytkowaniu. No i samochodna całodobowa. No, ale oprócz tego nic tam nie ma. Ale 4 lata temu było tak samo i było. I teoretycznie... Nie, jak najbardziej. A jest tam zarządca jakiś, komisarz czy... Jest. Mam. A ewentualnie... tam miejsca nie widzisz u siebie. Mieszkanie. Ale może to nie jest. Znaczy, ja nie chcę problemu, bo przewodniczący 4 lata temu było to samo, była ochrona całodobowa, już cegielnia nie działała, budynek był pusty i można było spróbować. To było w tym, to było tam za tą bramą? Tak. Nie przed bramą się można, tylko przez biurowe środowisko sportowe. To zawsze mam. A w tej świetlicy, która tam... No jeżeli istnieje MOPS skończy, a wiem, że pracuje i dość dużo tam robi, dostali sporo funduszy na to, ale nie wiem na jakim etapie są teraz. Byłem tam Ale to nie to, co sobie mogą sprawdzić w MOPS-ie to już. No tak, MOPS zarządza. Dobra. To już te wyjaśnienia mam. Teraz proszę Państwa komisję. Komisja Budownictwa. 10.24, godzina 17. Komisja Budownictwa 10.24, godzina 17.
Komisja następna, która... Bezpieczeństwa. 5, 19 lutego o 18. 5, 19 lutego o godzinie 18. I kogo tam dalej mamy? To tutaj Komisja Ochrony Środowiska. 12 o 18. 12 o godzinie 18. Iwonko. Zdrowia 6, 17.30, mieszkaniowa 20. Kogo? Kultury. Szkole 129. Proszę sobie to bardzo ważne. O 18 w szkole 129. A 17 normalnie. Sesja 27, proszę Państwa, sesja 27 lutego o godzinie 17.30 w siedzibie Rady Dzielnicy. Ponieważ to będzie to tłusty czwartek, to coś nam jeszcze zostało, po spotkaniu opłatkowym, więc w związku z tym jeszcze zarząd jakieś pączki, a koleżanka kolacja od wieczorem. No to o czym mówić? Dobra, teraz koleżanka Spura przeczyta jeszcze raz terminy posiedzeń komisji sesji. Komisja Budownictwa 10 i 24 i 17. Komisja Praworządności 5 i 19 i 18. Komisja Ochrony Środowiska 12-18, Komisja Zdrowia 6-17.30, Komisja Mieszkaniowa 20-17.30, Komisja Kultury 3 i 17-18 i sesja 27-17.30. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam posiedzenie i sesję Rady Dzielnicy. Zapraszając na następną, a po drodze na poszczególne komisje. Dziękuję Państwu za przybycie, dziękuję gościom za udział. Dziękujemy.